Witajcie kochani, dzisiaj projekt plaża, będziemy łowić flądry. Jeżeli chcecie zobaczyć troszeczkę więcej szczegółów na temat przyponów na flądry, to macie tam. Natomiast dzisiaj po prostu sobie połowimy, no, na różne sposoby. Będziemy głównie testować moje przypony na flądry. Zobaczcie, na krążku mam nawinięte 3 bądź 4 przypony, jeden za drugim. Czemu tak? Bo ja je po prostu używam na każdym wypadzie, więc po prostu tak mi jest łatwiej. I to są, za chwilę do tego dojdziemy, jak one są zbudowane, bo to są typowo moje przypony najprostsze, żeby była jasność, to są najprostsze przypony, naprawdę bardzo fajne i łowne. Tak to wygląda, nie jest to żadna filozofia. Na dole mamy taki oto zaczepik od Yuki, bo są po prostu fajne, łatwe w zaczepianiu i tanie i się nie odczepiają. Natomiast u góry mamy coś takiego. To jest też jakieś ustrojstwo od Yuki. Oczywiście ten górny może być taki sam jak dolny, natomiast ten mi się bardziej sprawdza, jeżeli chodzi o zaczepianie do naszej żyłki głównej. No i teraz zobaczcie, cała filozofia to na tej żyłeczce, którą tutaj mamy, jest to żyłeczka 0,50, 4 stoperki tu i 4 stoperki u góry. I tu będziemy wpinać nasz przypon boczny, ten, który będzie łowił tą naszą flonderkę. No i właśnie, co z tym przyponem? Można na różne sposoby to robić, naprawdę jest wiele różnych metod, natomiast ja używam QBS-y. Takie proste, ale bardzo skuteczne i fajne. Dzisiaj na szybko przygotowałem taki oto zestaw przyponów na flądrę. No mniej więcej wygląda to tak. Wszystkie haczyki są te same. Jest to Gamakatsu 6 36 Worm, one się nazywają dokładnie tak. Mamy te nasze QBS-y. Całkiem spoko. Proste to i przy założeniu, że będziemy używać te przyponiki no około 20-centymetrowe, nie dłuższe, z fluorokarbonu 0,30, to po prostu nam się nie będzie plątać. I przy zarzucaniu, wprawdzie zrobi się czasami taki helikopter, ale słuchajcie, no nie zawsze zależy nam na tym, żeby to było masakrycznie daleko posłane, nie? Na pewno przyda nam się tacka, jakiś ostry nóż, no i coś na przynętę, a ja nic nie mam, także dobrze, że jest sporo chłopaków z morskiej ekipy i to od nich wziąć jakąś przynętę. Potrzebuję coś na przynętę. Ty, widzę, no, masz już wszystko gotowe. Śledziak. Podstawową przynętą do łowienia z plaży jest zwykły śledzik. Niemy go na cienkie paseczki. Naprawdę w zupełności wystarczy, żeby się pobawić flądrami. Natomiast za chwilę Michu pokaże nam, jak uzbroić to też na krewetkę. Taką zwykłą, kupioną w Lidlu. I uwierzcie mi, krewetka jest też bardzo dobra. Natomiast krewetka, moim zdaniem, to już jest troszeczkę level wyżej, bo będziemy musieli użyć takiej oto nici. To jest taka gumka bardziej niż nić. Michał nam to za chwilę pokaże, natomiast ja chcę uzbroić jak najszybciej dwa zestawy i posłać je do morza. O tym mówiłem wam też wcześniej. Ważny jest taki paluch, ponieważ jak będziemy zarzucać za chwilę tą naszą przynętę w otchłań morską, to żyłka potrafi nam zrobić cuda. Tutaj mamy żyłkę, tam też mamy żyłkę, ale uwierzcie mi, często też łowimy na plecionkę. Ważna rzecz, dokręcamy nasz hamulec, żeby przy tym siłowym zarzuceniu, żeby to nawet nie popuszczało ani troszeczkę. Bo jeżeli będziemy mieli go lekko odkręcone, to on jest w stanie nam przeciąć nawet taką skórę. Jak jest duża fala, a nie ma wiatru, to podnosimy wędzisko jak najwyżej, żeby ta nasza plecionka czy żyłka, jak będzie wchodzić do wody gdzieś tam hen, to żeby tam nie było tej fali. Bo jak będzie tam ta fala, to cały czas wędka będzie nam chodzić po prostu. Natomiast jak mamy taki dzień jak dzisiaj, gdzie mamy wiatr, a nie mamy za dużo fali, obniżamy wędki jak najmocniej, żeby jak najmniejszy balon się tworzył z powodu tego, że nam wiatr będzie naciskał cały czas na tą naszą plecionkę, która jest po prostu czym wyżej, bardziej ten wiatr będzie oddziaływał. Ogólnie to jak flądra nam weźmie, to będzie u góry na szczytówce widać, jak fala nachodzi, to robi coś takiego i tak tam szczytówka robi. Natomiast jak weźmie nam ryba, no to weźmie albo będzie szczytówka w dół, albo w ogóle się wszystko wyprostuje. Jak sobie ściągamy wędkę i mamy nadzieję, że tam coś jest, zbieramy luźną żyłkę i ciągniemy.
takie ciężarki kiedyś były używane przez w zasadzie wszystkich. No te wąsy mają to do siebie, że się bardzo fajnie kotwiczą po zarzuceniu w tym dnie morskim. Natomiast one są tak zwane jednorazowe, czyli jak on się fajnie nam zakotwiczy, no to spoko. Natomiast jak my będziemy chcieli podciągnąć ten zestaw, no bo powiedzmy, że tam nie ma ryby, no to podciągnijmy go o 5-10 metrów, zobaczymy, czy troszeczkę bliżej nas jest ryba, to w tym momencie właśnie wychodzi ta jego jednorazowość, ponieważ on się po prostu odhacza. Jak jest odhaczony, o... I on po prostu nie działa. Tutaj oczywiście mam jakiś taki mały, żeby wam po prostu tylko pokazać. Jest to 50, 120 takie można dostać bez problemu. Natomiast raczej, słuchajcie, tych nie używajcie, no bo one są słabe. Zdecydowanie lepiej użyć na przykład takich piramidek i zobaczcie, ona się cały czas fajnie kotwiczy. Chcemy zestaw podciągnąć sobie o parę metrów, to po prostu go podciągamy. I on się dalej nam fajnie kotwiczy. Chcemy jeszcze o parę metrów go podciągnąć, podciągamy i on dalej cały czas się fajnie kotwiczy. Oczywiście mamy dużo różnych modeli. Mamy też kulki. Zobaczcie, filmik o takich ciężarkach, o ich przeznaczeniach macie tam. Także możecie sobie zobaczyć. Część ciężarków jest też pokryta taką masą fosforyzującą, czyli możemy ją sobie naładować dla latarką UV chociażby i potem one dodają światło. Tam macie filmik o tym, no jak to długo świeci, bo to taka ciekawostka, robiliśmy takie badania. Tak wygląda mój najprostszy zestaw na flądrę. Zobaczcie, mamy kubesik, przypomnij gdzieś tam 25 cm, mamy jakieś świecidełko, no i oczywiście mamy naszą przynętę. Tutaj mamy filecik ze śledzia. Tu natomiast mamy nieco zbajerowany zestaw, ponieważ nie mamy użytych kubesów, mamy użyte krętliki świecące od mikado, także mamy troszeczkę tą powierzchnię większą, która nam świeci. Natomiast takim największym udziwnieniem jest użycie tutaj takiego zahaczka, zobaczcie. Co to nam daje? Że podczas rzutu mamy to wszystko w jednej linii. Tutaj, tak jak widzicie, już na wietrze nawet to lata i troszeczkę dalej to nam leci. Jeżeli byśmy rzucali na 100 metrów, no myślę, że takim zestawem rzucimy na 110. Druga rzecz to tutaj mamy krewetkę zamiast filecika śledziowego. Krewetka jest przynętą, która potrzebuje nieco więcej uwagi przy zbrojeniu. Kolega Mirek Gola z Władek Team właśnie pokazuje nam, jak to się zbroi. No trzeba mieć takie specjalne szpikulce, możemy je zrobić samemu. Tutaj widzimy samorobne. Takie szpikulce, oczywiście można to też kupić w sklepie. Nabijamy część krewetki na te szpikulce. Następnie owijamy je nicią, tą taką rozciągliwą właśnie nicią, którą wam wcześniej też pokazywałem. Urywamy tą nić i tą krewetkę z tych szpikulców zrzucamy na taki specjalny szpikulec, który z jednej strony jest ostry, a z drugiej strony jest zakończony takim wgłębieniem, w które to wsadzamy grot naszego haczyka. No i delikatnie zsuwamy tą naszą krewetkę na haczyk, dzięki czemu krewetka fajnie się trzyma na haczyku, nie spada z tego haczyka. No a ta gumka po prostu wzmacnia ją dodatkowo, no bo krewetka jest przynętą bardzo delikatną i bez użycia tej gumki po prostu spadałaby z naszego haczyka. Tu małe sprostowanie, bo oczywiście nie musimy używać tych wszystkich szpikulców. Możemy po prostu krewetkę przekroić na pół, spróbować ją delikatnie przekuć wzdłuż naszego haczyka, no i oczywiście owinąć tą nitką. Da się to zrobić, nie jest to duży problem, natomiast fajnie mieć ten szpikulec, jeżeli chcemy sobie przygotować wcześniej troszeczkę tych krewetek. Wtedy na ten szpikulec nabijamy, no taki jak on jest długi, tyle tych krewetek i jak potrzebujemy uzbroić naszą przynętę, nasz haczyk w tą krewetkę, to po prostu ściągamy tyle, ile chcemy, bo czasami na przykład możemy sobie polecieć i nawet i dwie na jeden haczyk rzucić. A co to? Masz! Dawaj, dawaj, dawaj! Ale gruba! Flonderki mają to do siebie, że bardzo głęboko połykają przynęty. Do tego przyda nam się zwykły taki patyczek do sushi dawany. Delikatnie ten patyczek wsadzamy w flonderkę, łapiemy za naszą żyłeczkę i patyczek, my ją nie męczymy w tym momencie, uwierzcie mi. Flonderka w dobrej kondycji wróci do wody za chwilę, a my mamy, tak prawdę mówiąc, nawet naszą przynętę z powrotem. Haczyk po prostu się zakręca wokół naszego patyczka. Jeżeli patyczek byłby grubszy, na przykład użylibyśmy zwykłej kredki takiej szkolnej,
to on potrafi się też delikatnie wbić i nawet będzie działał jeszcze skuteczniej. Lądro, mamy lód!